Hej, cześć! Dzisiaj zgodnie z obietnicą Warhammer Fantasy na planszy. Zapraszam serdecznie. Mamy dzisiaj ciężką pogodę, żar się leje z nieba, ale ja właśnie dzisiaj postanowiłem nagrać co najmniej dwa, może nawet trzy materiały, a jednym z nich będzie właśnie moja krótka opowieść o tym, co możecie znaleźć Warhammerowego na planszy. No to jedziemy. I od razu na początek muszę powiedzieć, że żeby opisać wam dobrze i wczuć się w klimat pierwszej gry, o której będę wam wspominał, powinienem mieć na głowie kask, ochraniacze i być troszkę bardziej rozbudowany. Czyli zaczniemy od Blood Bowla. Bardzo stary tytuł, który pierwotnie powstał w 1984 roku i miał już cztery edycje. Ta czwarta, najnowsza, najbardziej aktualna jest z roku 2016. Kto nie słyszał o Blood Bowlu, no to w dużym skrócie. Jest to po prostu futbol amerykański w świecie Warhammera Fantasy, czyli gramy drużynami ludzi, orków, chaosu, leśnych elfów, wysokich elfów, zwierzoludzi, krasnoludów chaosu. Tych dodatków było i nowych armii, w związku z tym mnóstwo. Ale bardzo fajny klimat. Tak jak nie jestem kompletnie zwolennikiem, ani tym bardziej miłośnikiem futbolu amerykańskiego, tak w Blood Bowla zagrywałem się latami. Tworzyliśmy sobie z kumplami w klubie fantastyki wspólną ligę, dodatkowe zasady draftów, rozbudowania stadionów, wykupowania i sprzedawania zawodników na wolnym rynku i tak dalej. Więc jest to gra, która pochłonęła wiele godzin z mojego życia i miałem przy tej grze mnóstwo satysfakcji. Bardzo fajna mechanika rozwoju każdego z bohaterów, z naszych zawodników, specjalne umiejętności. Każdą rasą gra się zupełnie inaczej. Widać wyraźnie, jest to dobrze przedstawiony podział ras na te silniejsze, bardziej odporne, zwinniejsze i tak dalej. Oczywiście, ponieważ Warhammer i w związku z tym większość zdecydowana gier w świecie Warhammera, ponieważ Warhammer pochodzi z systemu figurkowego, gdzie używamy dużo kostek, to te większość gier warhammerowych w planszówkach też raczej to amerytrasze z dużą ilością kostek, za jednym bardzo znaczącym, ważnym wyjątkiem, choć też tam kostki znajdziecie i o którym będę dzisiaj mówił. W związku z tym oczywiście nawet najlepsza taktyka w Blood Bowlu i w innych grach może się niestety nie udać ze względów na zły los, który akurat będzie w tej rozgrywce was trapił. Tak czy siak zapewniam wam i gwarantuję, że w czasie grania w Blood Bowla, oczywiście gra dwuosobowa, w czasie grania w Blood Bowla emocje są, i to na bardzo wysokim poziomie, gwarantowane. Najlepiej nie grać przy dzieciach, bo niejedno przekleństwo też poleci. Ja serdecznie wam Blood Bowla, jeśli tylko będziecie mogli w stanie dziś go zdobyć, to polecam wam zagrać. Jeśli dobrze pamiętam, wiele lat temu pojawiła się polska wersja tej gry, czyli taki półlegalny, tak mi się wydaje, nie sprawdzam tego dokładnie, ale raczej nie był to legalny przedruk, czy na licencji. Chyba nazywał się Troll Football, czy Football Trollowy. Możecie sprawdzić i niewykluczone, że wiele z was właśnie z tym tytułem miało do czynienia, ale o ile wiem, nie jest to dokładna, wierna i tak samo fajna interpretacja tego, czym jest prawdziwy Blood Bowl. Dla tych, którzy nie planszówki, a raczej gry komputerowe, to oczywiście Blood Bowl też jest z wersji na peceta. Dwie edycje, Blood Bowl 1, Blood Bowl 2, przy czym jedynka ma mnóstwo dodatków edycji Legendary, Chaos Edition i tak dalej. Dwójka też ma dodatków, w których to głównie dodawano kolejne rasy, czyli kolejne drużyny, którymi można było grać. No, to skoro jest Blood Bowl taki figurkowy na planszy, no to oczywiście nie mogło zabraknąć też Blood Bowlu karcianego. Z tym, że tu już nie do końca chodzi o same rozgrywki meczowe. Gra nie koncentruje się wokół meczu, a wokół zarządzania drużyną bloodbolową. I od razu mogę wam też powiedzieć, co nie będzie zaskoczeniem zapewne, że bardzo lubię Blood Bowl menadżera drużyny, bo tak to w polskiej wersji językowej brzmi, czyli po prostu Blood Bowl Manager. Bardzo dobra gra. Od razu wam mówię, jeśli tego tytułu nie macie w swoim zestawie, to koniecznie kupcie. I jak się uda, od razu z dodatkiem, który się nazywa bodajże Nagła Śmierć, bardzo fajne dodatkowe zasady wprowadza i jeszcze więcej urozmaicenia. Generalnie losujemy puchar, o który będą walczyły drużyny, czyli mamy od 2 do 4 graczy i tak jak w tradycyjnym figurkowo-planszówkowym Blood Bowlu jest to gra 1 na 1, to tutaj spokojnie 3-4 sobie można grać. Tutaj jest ten tytuł, się bardzo dobrze skaluje. Każdy prowadzi swoją drużynę, w ramach drużyny ma zawodników, których wysyła
do konkretnych meczy, po czym wszystkie mecze, w których sparwali się przeciwnicy, rozgrywamy. Kto wygrał w danym cyklu najwięcej turnieju, zdobywał każdy turniej, każdy mecz jest inaczej punktowany, za niego są inne nagrody, o czym decydują specjalne karty. Kto zdobył najwięcej punktów, ten zdobywa dany puchar, ale potem gramy o puchar numer 2 i puchar numer 3 bodajże. Potem jeszcze jest finałowy, Super Blood Bowl i kto ogólnie, zdobywając wszystkie te puchary i rozwijając drużynę w trakcie o różne mutacje, specjalne umiejętności, dokupując też nowych zawodników, legendarnych i ze specjalnymi umiejętnościami, kto ostatecznie będzie miał z tych wszystkich rozgrywek i z tych wszystkich pucharów najwięcej punktów zwycięstwa, ten zostaje zwycięzcą. Od Blood Bowla menadżera mnie nie oderwiecie i jeśli tylko kogokolwiek zaproponuje mi rozgrywkę, w ciemno do stołu, do Blood Bowl menadżera usiądę. Także nie jest to gra najnowsza, no ale była po polsku. Myślę, że gdzieś tam z drugiego biegu da się jeszcze dostać. Ja polecam. No dobrze, no to teraz myślę, że już nie czekając. Tytuł, o którym jeśli ktokolwiek lubi Warhammera na planszy słyszał wielokrotnie, a kto nawet Warhammera nie bardzo, ale ogólnie interesuje się grami planszowymi, to ten tytuł zna moim zdaniem na 100%. Czyli oczywiście Chaos w Starym Świecie, czyli w tej chwili Biały Kruk kompletnie do dostania w horrendalnych cenach, szczególnie dodatek Rogaty Szczur, bo to jest dodatek wprowadzający kolejną rasę. Chaos w Starym Świecie jest jedną z moich ulubionych gier planszowych. Od razu możecie się przekonać i zgadywać, że oczywiście jest to Area Control. Ulubiony świat, ulubiona tematyka i jeszcze ta mechanika Area Control i walki o zdobywanie wpływów w Imperium Ludzkim, w Starym Świecie Warhammerowym. Przy czym od razu wam powiem, że kiedy podchodziłem do tej gry, to zaskoczeniem ogromnym dla mnie był fakt, że żaden z graczy nie gra Imperium. Na początku, nie znając opisu tej gry, byłem przekonany, że jeden przynajmniej z graczy, a może wszyscy przeciwko jednemu, że ktoś jednak tym Imperium gra i że można być tym dobrym i dokopać, albo przynajmniej obronić się przed nawałnicą chaosu. Tymczasem nic bardziej mylnego, Imperium tu w charakterze jakiegoś gracza nie występuje, a jedynie pewnych wydarzeń, które wpływają na rozgrywkę, a my wcielamy się w rolę jednego z czterech bogów chaosu i walczymy między sobą o wpływy i o dominację w świecie, w Starym Świecie, czyli w świecie tak nazywanym w Warhammerze. Bardzo fajna, asymetryczna rozgrywka, zupełnie inaczej gra się Kornem, zupełnie inaczej gra się Cinchem, mamy punkty mocy, tą pulę punktów mocy wydajemy na wykonywanie różnego rodzaju akcji, które zwykle są opisane na naszych kartach, więc mamy pulę kart, każda karta coś innego robi za inny koszt, w różnych regionach te karty zagrywamy, wysyłamy tam swoich czy to kultystów, czy swoje potwory, demony odpowiednie dla danego boga. W pewnym momencie następuje podliczanie, czy to wpływu, czy to zjedzonych ludzi, czy rozprzestrzenia się zarazy, czy to siły, bo Korn fizycznie próbuje zniszczyć naszych agentów, czyli agentów pozostałych bogów chaosu. Każdy może wygrać nieco inaczej, także bardzo, bardzo to polecam. Wiem, że jest cała rzesza fanów w Polsce i nie tylko w Polsce tego tytułu, absolutnie to rozumiem. Wiem, że jest ciężko zdobywalny, ale jeśli macie taką okazję, to przynajmniej zagrać w kogoś i się samemu przekonać. Chaos w Starym Świecie, tak jak w wersji Warhammera 4000, tam ulubioną moją grą i w ogóle ulubioną ever, jeśli chodzi o gry planszowe, jest Forbidden Stars, Zakazane Gwiazdy. Tak tutaj równie wysoko pewnie, albo bardzo blisko ogólnie w zestawieniu wszystkich gier planszowych, jest u mnie Chaos w Starym Świecie. Także jeśli chodzi o to, to Warhammer bardzo do przodu, jeśli chodzi o planszówkowe osiągnięcia, akurat mi się trafiło. Okej, no to jak mamy Chaos w Starym Świecie, to nie mogę też zapomnieć o innej grze, czyli Warhammerze Invasion, czyli karciankowej wersji Warhammera. Tak jak w Warhammerze 4000 mamy Warhammer Podbój. Warhammer Invasion też został wydany w Polsce, też bardzo długo się rozwijał, miał bardzo prężną scenę turniejową, lecz niestety od już sporej ilości lat jakby od strony oficjalnej nie jest wspierany. Dalej wydaje mi się, że na przedsprzedażach i na wyprzedażach spokojnie poszczególne talie dostaniecie. Nie będę tu się dużo o Warhammerze Invasion rozpisywał, dlatego że bardziej wam polecę po prostu mój materiał a propos Warhammera 4000, gdyż Podbój i Invasion to jest ten sam typ gry. Składamy swój deck z tego samego zestawu kart. Możemy wybrać grę różnymi rasami. Każda rasa cechuje się pewną inną mechaniką, dzięki której będziemy próbowali wygrać. Oczywiście jest to raczej karcianka pojedynkowa, LCG.
Więc jeden na jeden. Ja wiem, że są różne modyfikacje i próby grania większe niż dwóch graczy, czyli dwóch na dwóch, ale tak de facto ta gra była projektowana jeden na jeden jako gra turniejowa i bardzo dobrze się w tej kategorii i w tej roli sprawdzała. Więc dla tych, którzy może Warhammera 40 nie bardzo, bardziej wolą fantasy, jest odpowiednik Warhammer Invasion. Poszukajcie i zagrajcie, bo bardzo wiele ciepłych słów o tym tytule można w internecie znaleźć. Tak jak w Warhammer 40 000, tak i tutaj mamy też Dungeon Crawlera. Przy czym jakby świat Dungeon Crawlera w Warhammerze 40 000 pojawił się dosyć niedawno w postaci Black Fortress, tak tutaj Warhammer Quest, bo o tej grze mówimy, jest jednym z najstarszych tytułów planszówkowo-warhammerowych, gdyż pierwszy powstał w 1995 roku, a on był jedynie kolejną interpretacją jeszcze wcześniejszej planszówki, czyli HeroQuesta i Advance HeroQuesta. W obie zagrywałem się w latach 80. pod koniec i 90. w klubie fantastyki, więc dobrze te tytuły znam. I to jest właśnie Dungeon Crawler w tym starym stylu. Nie znajdziecie więc tutaj nowszych rozwiązań, takich na przykład jak w Imperium kontratakuje, czy Wędrówcy w ciemność, więc możecie się, jeśli wcześniej nie mieliście do czynienia z Warhammer Questem, to moglibyście się od klasycznego Warhammer Questa nieco odbić. Ale w odpowiedzi na to, że ten tytuł ma już trochę lat, wydano nowsze niejako wersje Warhammer Questa w postaci Warhammer Quest Silver Tower i Warhammer Quest Shadows Over Hammerhall. I to już są rzeczywiście unowocześnione, odświeżone wersje Warhammer Questa i takie bardziej pełnoprawne, współczesne Dungeon Crawlery. Oczywiście kooperacyjne, oczywiście zagłębiamy się w podziemia jakichś zamków, czy tutaj tytułowej Srebrnej Wieży i próbujemy odkryć ich tajemnice w szeregu kolejnych scenariuszy, które rozgrywamy. Do szczegółów, jeśli chodzi o mechanikę i tak dalej, odsyłam do internetu. W każdym razie dla tych, którzy lubią Dungeon Crawlery i lubią Warhammera, serdecznie polecam, sprawdźcie, być może jest to coś dla was. No, ale skoro mamy Warhammera Questa takiego właśnie typowego, czyli z kafelkami dokładanymi pokojami i z figurkami postaci, i z kartami postaci i tak dalej, no to postanowiono wydać też wersję lżejszą, czyli Warhammer Quest karciany, który pojawił się również w Polsce, wydany, no jak się domyślacie, przez Galaktę, która przez długi, długi czas wydawała wszystko, co dotyczyło Warhammera w Polsce, więc Galakta i Warhammer Questa karcianego również ma na swojej liście wydanych produktów. I słyszałem też o tej grze, ja osobiście nie grałem, ale że jest bardzo fajnym przełożeniem i Dungeon Crawlerem na kartach, więc oczywiście nieidealnie jest to rozwiązanie. Dalej można poczuć, że jest to drużyna od 1 do 4 graczy, która zagłębia się w tunele i podziemia Warhammerowego świata i próbuje przebić się do głównego bossa, który nazywa się tu bodajże Nemesis, jeśli nie, to mnie poprawcie, którego oczywiście na końcu scenariusza trzeba sklepać. Ale rzeczywiście ta karcianka ponoć bardzo dobrze oddaje klimat Dungeon Crawlerów, więc w wersji light, wersji szybszej i wersji zajmującej mniej miejsca, to serdecznie polecam Warhammer Quest karciany. Okej. Ciekawym rozwiązaniem mechanicznie i tytułem warhammerowym oczywiście jest Warhammer Discworld, które też pojawiło się w Polsce, wydane przez Galaktę. I tutaj, co może dla tych, którzy nie wiedzą, jest to o tyle ciekawy tytuł mechanicznie, że jest on niby systemem figurkowym, tak, gdzie nie ma figurek, a zamiast figurek są dyski. Dyski pojedynczych bohaterów, dowódców i dyski armii, którymi ci bohaterowie zarządzają i kierują. Generalnie, jak w wielu systemach figurkowych właśnie, na początku mamy pewną pulę punktów, za które to punkty kupujemy bohaterów, a z kolei ci bohaterowie w związku ze swoimi umiejętnościami i punktami, które to punkty oni z kolei dają, do tych bohaterów dokupujemy konkretne oddziały. Po czym jest oczywiście specjalny setup i walczymy między sobą właśnie poruszając dyskami, a nie figurkami. Wiele ciekawych rozwiązań, bardzo oryginalny pomysł i ponieważ, słuchajcie, nie ma tu figurek, jest to o wiele tańsza wersja gry figurkowej. Można dokupywać kolejne armie, które po prostu zawierają karty specjalne danych armii i dyski, czyli jednostki armii. Dalej, o wiele tańsza wersja, a dla miłośników systemów figurkowych być może równie ciekawa interpretacja. Bardzo fajnie ponoć się w to gra, mam nadzieję, że niedługo to sprawdzę, bo właśnie sobie przypomniałem, że mój znajomy od wielu lat ten tytuł posiada i niejednokrotnie ogólnie namawiał do zagrania, sam zachwalał, więc może w końcu czas ten tytuł nadrobić.
No i na sam koniec, aczkolwiek ostatnio bardzo znana linia, to Warhammer Underworlds, czyli linia samodzielnych gier planszowo-figurkowych, w której oczywiście w pudełkach są figurki. Jest to taka, powiedzmy, nazwijmy to skirmiszowa trochę gra, aczkolwiek mamy plansze, a nie rozbudowane jakieś budynki i tak dalej. Mamy plansze, zwykle zestaw czterech przeciwników na czterech, ale tutaj cały myk polega na tym, że najważniejsze są nie statystyki tych poszczególnych bohaterów, a karty, które mamy w talii, które do talii włożyliśmy, które pozwalają nam wykonywać specjalne akcje bonusowe, takie czy inne, dają nam inne alternatywne możliwości zdobywania punktu zwycięstwa, nie tylko po prostu przez zatłuczenie tych przeciwników po drugiej stronie planszy. Wersji, ja tutaj kojarzę co najmniej dwie, Warhammer Underworlds, czyli Shadespire i Nightvault, każda w nieco innym właśnie podziemnym świecie Warhammera, więc cechująca się nieco innymi zasadami, nieco zmodyfikowanymi, dalej mniej więcej na tym samej kanwie, czyli 4 na 4, specjalna, indywidualna, własna, tworzona talia kart, która pozwala nam tą czwórką w różny sposób zarządzać przeciwko przeciwnikom. Więc jeśli kupimy sobie dodatki, znaczy już w podstawce, od razu mówię, macie możliwość modyfikowania tej talii. To nie jest tak, że jeśli kupicie tylko podstawkę, to tam są tylko odpowiednia podstawowa ilość kart i nie da się tego zmienić. Już tam macie możliwość trochę pokombinowania, w jakim stylu chcielibyście grać poszczególnym zestawem. A jak dokupicie dodatki, to tych możliwości budowania swojej talii będzie jeszcze więcej, więc tańsza wersja skirmiszowej gry figurkowej, bardziej planszowa zdecydowanie. Okej, słuchajcie, no jak się domyślacie i o czym na pewno też wiecie, Warhammer i jeden i drugi, Warhammer Fantasy i Warhammer 4000 zawędrował też na gry, zawędrował też na komputery i inne platformy gier wideo, ale to jakby już w innym materiale. Tutaj tylko nadmienię, że jednym z najsłynniejszych Warhammer fantazowych tytułów jest Warhammer Total War wersja 1 i 2 z całym mnóstwem dodatków. Bardzo oryginalna interpretacja słynnego dla graczy pecetowych, którzy lubią gry strategiczne, więc słynnej serii Total War. Bardzo fajna, bardzo często nagradzana, znaczy to ten tytuł, obydwa tytuły mają już troszkę lat, ale dalej bardzo fajna, satysfakcjonująca i wciągająca rozgrywka, więc ci, którzy planszówki nie bardzo, a raczej gry pecetowe, no to z kolei popatrzcie i zobaczcie, choć raczej nie wierzę w to, żebyście o tak słynnych tytułach nie słyszeli. Okej, słuchajcie, z mojej strony to wszystko, także krótki miniserial Warhammerowy na planszy zakończony. Serdecznie polecam inne materiały na kanale, a tymczasem do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć!